Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lykosia i dzisiaj opowiem wam trochę o symbolice, symboli harcerskich, skautowskich i w ogóle tych wszystkich najważniejszych symboli, z którymi na pewno się zetkniecie. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. No i bez zbędnego gadania, zaczynamy! Zanim przejdę do meritum, chciałabym was zaprosić na swojego Instagrama, na który ostatnio staram się wrzucać trochę więcej zdjęć i tam ogólnie na przykład na story dzieje się dużo więcej niż tutaj na YouTubie, chociaż ostatnio YouTube zaczyna nadganiać mojego Instagrama, słuchajcie. No ale dobra, dobra, koniec Instagrama, koniec gadania o autoreklamie, czas na symbolikę. Od razu przejdziemy do WAGGGS, czyli Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek. Czym ono było? Jak sama nazwa mówi, WAGGGS to po angielsku World Association of Girl Guides and Girl Scouts, co oznacza Światowe Stowarzyszenie Skupiające Żeńskie Organizacje Skautowe. I zostało ono założone w 1928 roku w miejscowości Parad na Węgrzech, a jego siedziba znajduje się obecnie w Londynie, w Anglii. Jak widzicie na ekranie, symbol WAGGGS to jest złota koniczyna na niebieskim tle, a zaprojektowała ją pani Carrie Ass. Co to dokładnie oznacza? Dwie gwiazdki, które mieszczą się na koniczynie, oznaczają oczy harcerki otwarte na cały świat. Trzy ramiona koniczyny to trzy służby: Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Dlaczego złota koniczyna i dlaczego na niebieskim tle? Ponieważ złota koniczyna jest jak słońce, które świeci na niebie dla wszystkich. I tak samo skauting jest dla wszystkich harcerek na świecie. I jest dostępny i jak najbardziej każda dziewczyna w każdym momencie może do tej organizacji dołączyć. Jeszcze jak możecie zauważyć, na środku koniczyny znajduje się igła. Jest to igła kompasu wskazująca harcerce dobrą drogę. Oczywiście pojawi się tutaj symbol kręgu, który nie będzie tylko w tej symbolice, będzie też w kilku innych symbolach harcerskich. I jest to krąg symbolizujący doskonałość, to, że dążymy do tego, żeby być doskonałym. Te dwie gwiazdki, te, które symbolizują oczy harcerki, dają razem 10 ramion. Dlaczego 10? Ponieważ prawo harcerek na całym świecie ma 10 punktów. Pod igłą kompasu znajduje się płomień. Jest to płomień miłości do ludzi. Jest to też harcerski ogień, przy którym, przy ognisku, znajdzie się zawsze miejsce dla każdego. Prawdopodobnie dlatego ten krąg nie jest domknięty, ponieważ kiedy zawiązujemy krąg, zawsze będzie miejsce dla kolejnej osoby. Okej, zostawmy WAGGGS na chwilę na boku. Razem z tamtą organizacją, która jest organizacją skautek, pojawia się WOSM, czyli Światowa Organizacja Ruchu Skautowego. Czym to się różni? Może tym, że ta organizacja dotyczy również chłopaków, a nie tylko dziewczyny. I przechodzimy do symboliki tej organizacji. I ta organizacja już stricte jest organizacją założoną przez samego Roberta Baden-Powella, czyli założyciela harcerstwa, i powstała ona w 1920 roku. Symbolem WOSM jest srebrna lilijka w srebrnym okręgu ze sznura na fioletowym tle. Jest to oczywiście odznaka okrągła. I co ona takiego oznacza? Tak jak w przypadku dziewczyn, dwie gwiazdki na ramionach koniczyny świadczyły o oczach harcerki szeroko otwartych na świat, to tak samo. Tutaj na lilijce znajdują się dwie gwiazdki i one tak samo świadczą o oczach harcerza, które są otwarte i gotowe na zwiedzanie świata i poznawanie go. Królewska purpura, która jest tłem, jest symbolem przewodnictwa, tego, że umiemy przewodniczyć grupą ludzi, oraz świadczy o tym, że zawsze jesteśmy chętni, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Okej, powiedziałam, że jest to lilijka znaleziona w okręgu z liny. Czym jest ta lina? Jest to braterski krąg, a za to lilijka, czyli kwiat lilii, jest symbolem czystości i dobroci serca. Tak jak wcześniej powiedziałam, lilijka i sznur są koloru białego, srebrnego. Jest to symbol czystości serca, tego, że chcemy, żeby nasze serce było piękne, białe, czyste, po prostu dobre. Tak samo te dwie gwiazdki nie oznaczają tylko oczu harcerza, które są szeroko otwarte na świat i gotowe na jego wszystkie przeciwności. Otóż, obie gwiazdki świadczą o tym, że jedna gwiazdka jest prawem harcerskim, a druga przyrzeczeniem harcerskim. Wszystko się łączy.
I tak samo lilijka też jest igłą kompasu, która ma wskazywać harcerzom dobrą drogę. Drogę, którą mają dążyć przez życie. Taka ciekawostka. Wiecie, że w Polsce członkiem WOSM-u, czyli Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, to o czym mówiliśmy przed chwilą, jest Związek Harcerstwa Polskiego, czyli ZHP? Jeszcze zdradzę wam w sekrecie. Wiecie, że mój pradziadek Jerzy Mokrzyński poznał Roberta Baden-Powella na zlocie harcerzy w 1930 roku? Zazdroszczę mu, strasznie mu zazdroszczę. A z drugiej strony jestem mega dumna, że mój pradziadek poznał osobiście Roberta Baden-Powella. Idziemy dalej. Najwyższa pora na krzyż harcerski. W pierwszym numerze czasownika Scout, który został wydany 15 października 1911 roku, Andrzej Małkowski ogłosił konkurs. Był to konkurs na polską odznakę skautową. I nie wiem, czy wiecie, w 1912 roku Kazimierz Lutosławski zaprojektował ten oto krzyż harcerski, inspirując się krzyżem Virtuti Militari. To, że krzyż ten oficjalnie stał się symboliką polskiego harcerstwa, ustanowiono między 1 a 2 listopada 1918 roku i od tamtej pory funkcjonuje w praktycznie niezmienionej postaci. Dobra, w takim razie przechodzimy już do symboliki krzyża, wyświetlę wam go tutaj na ekranie i lecimy z tematem. Zaczynamy od ramion. Ramiona symbolizują długą drogę, którą musi przejść harcerz. Jest to droga niełatwa, trudna. Wieniec liści, z liści dębowych, który mieści się po lewej stronie krzyża, symbolizuje męstwo i wytrwałość. Natomiast wieniec z liści laurowych – zwycięstwo. Czuwaj! To jest zawołanie harcerskie, które ma być wezwaniem do działania, gotowością do działania, tego, że czuwamy. Jesteśmy w każdej chwili gotowi pomóc, być, działać. Promienie biegnące od lilijki do okręgu to dążenie do doskonałości, próba świecenia tą doskonałością. Natomiast na lilijce mieszczą się dwie gwiazdki. Coraz rzadziej są wybijane krzyże z tymi dwiema gwiazdkami, ale z założenia powinny tam być i są to oczy harcerza szeroko otwarte na świat. Sama w sobie lilijka natomiast ma być kompasem, który ma wskazywać harcerzom dobrą drogę. Węzeł, który łączy oba wieńce, laurowy i dębowy, jest to codzienne wykonywanie dobrego uczynku. Natomiast ziarenka piasku to niezliczona rzesza harcerek i harcerzy, które w tym momencie są w szeregach i ZHP, i ZHR, i tak dalej, i tak dalej. Możecie za to się zorientować, że dwa wieńce na górze nie łączą się. Jest to symbol tego, że w tym kręgu, który zaplatamy razem z wszystkimi harcerzami i śpiewamy pieśń na przykład na zakończenie ogniska, że ten krąg tak naprawdę nie jest domknięty i zawsze jest miejsce na nowego członka. Razem z krzyżem harcerskim przechodzimy do symboliki lilijki, która też jest symbolem harcerskim ogólnego skautingu polskiego i występuje tak samo jak w ZHP-ie, tak samo w ZHR-ze i we wszystkich innych organizacjach skautowych. Nie wiem, czy wiecie, lilijka stała się symbolem ZHP-a dopiero 4 listopada 1916 roku, kiedy naczelnictwo uznało, że tak samo jak Gwardia Roberta Baden-Powella, chcą mieć tą lilijkę na beretach i na mundurze nosić, zanim dostaną krzyże. Słuchajcie, wyświetlam wam tutaj lilijkę harcerską, a tymczasem lecimy z symboliką. Lilijka. Nie wiem, czy wiecie, na lilijce są litery O, N, C. Możecie je zauważyć na trzech ramionach tej lilijki. I są to litery od Ojczyzna, Nauka, Cnota. I jest to hasło filaretów. Trzy ramiona to trzy służby. Są to służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Węzeł płaski, mieszczący się na środku lilijki, to braterski krąg harcerzy. Natomiast sama lilijka ma symbolizować czystość. Nie wiem, czy wiecie, ale środek lilijki jest igłą magnetyczną, która ma wskazywać drogę poprawną, tak jak w kompasie, która jest wyznaczana harcerzowi poprzez prawo harcerskie i przyrzeczenie. Ten węzeł mieszczący się na środku lilijki, na którym są litery ZHP albo ZHR, jest również symbolem węzła dobrego uczynku, czyli żeby pamiętać o tym, że każdego dnia musimy wykonać przynajmniej jeden dobry uczynek. Zdradzę wam sekret. To jest mój mundur i nie wiem, czy wiecie, na mojej chuście też się mieści taki mały supełek. I nie wiem, czy wiecie, niektóre drużyny w naszym szczepie zawiązują sobie taki supełek na chuście właśnie jako symbol pamiętania o dobrym uczynku każdego dnia.
I kiedy na obozie wykonamy taki uczynek, możemy go dopiero rozwiązać, ale za to kolejnego dnia rano na nowo zawiązujemy chustę. Ja na przykład swojego węzełka nie rozwiązuję, żeby tak naprawdę pamiętać, że jeden dobry uczynek to jest minimalny minimum każdego dnia. Czy działa? Działa, węzełek jest. Staram się pamiętać o tym, żeby czynić dobro na świecie. Jeszcze razem z symboliką pozwolę sobie opowiedzieć o tym, czym jest zawołanie czuwaj. Ponieważ czuwaj tak naprawdę też zalicza się do, w pewnym sensie, symboliki harcerskiej. Zawołanie czuwaj jest zawołaniem na przywitanie i na pożegnanie, które stosują harcerze i harcerki ze wszystkich organizacji w Polsce. Wprowadziła je do obiegu Olga Drachonowska-Małkowska, czyli żona Andrzeja Małkowskiego. Skąd zostało zaczerpnięte? Zawołanie to zostało zaczerpnięte ze średniowiecza, kiedy strażnicy, mundurowi, rycerze pozdrawiali się w ten sposób w bramie, kiedy dwie osoby czuwały właśnie na straży, pilnowały zamku i krzyczały do siebie, jak się mijały: czuwaj! I tak samo możecie zauważyć, że to zawołanie ma sprawiać, że będziemy czuwać, będziemy gotowi, żeby zawsze nieść pomoc i służyć dobrem drugiemu człowiekowi. Jeszcze pozwolę sobie wtrącić tutaj symbolikę krzyża FSE. Wyświetlę wam go teraz tutaj na całym ekranie, a tymczasem pokrótce wam o nim opowiem. Krzyż FSE jest symbolem ruchu FSE, czyli Skautów Europy, i jest to czerwony ośmioramienny krzyż ze złotą lilijką. I symbol ten został wybrany przez założycieli FSE w Kolonii w 1956 roku. Jak widać na załączonym obrazku, jest to czerwony krzyż maltański, nawiązujący do ideałów dawnego rycerstwa, w szczególności do zakonu szpitalników świętego Jana Jerozolimskiego. Czerwień krzyża symbolizuje hojność i odwagę, a osiem ramion dla dawnych rycerzy maltańskich symbolizowało osiem błogosławieństw. Lilijka, która na starych mapach zawsze wskazywała północ, symbolizuje kierunek, którego mamy się trzymać. Jest to kierunek nieba, czyli dążymy do świętości. Jest ona także symbolem podążania za harcerskimi ideałami, a jej ramiona oznaczają trzy cnoty harcerskie: szczerość, ofiarność i czystość. Krzyż ten znajduje się na berecie, na naszywce, na swetrze, na piersi oraz na klamrze pasa oraz mieści się na sztandarze FSE. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Stworzyłam go specjalnie z myślą o młodszych harcerzach i harcerkach, ale nada się to również dla zastępowych, którzy chcieliby to pokazać na przykład na swoich zbiórkach. Mam nadzieję, że wam się przyda ten odcinek, a tymczasem czuwajcie w uśmiechu, widzimy się już w następnym filmiku, który mam nadzieję, że pojawi się na kanale niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!